Hej, siemanko, witam was moi kochani bardzo serdecznie, z tej strony Hubianko. Jeśli mnie nie znacie, to ja nagrywam różne gry. I dziś nagrywam kolejny poradnik właśnie. Ostatnio zajęliśmy się format Factory, również wcześniej nagrałem jak zajmować się Frapsem i Free Sound Recorder. Ale dzisiaj myślę, że takim bardzo ważnym programem będzie Camtasia Studio. Dobra, wchodzimy oczywiście. Program jest płatny, jest bardzo drogi i nie polecam wam za bardzo innych programów niż ten, bo wtedy stracicie na jakości i na różnych walorach filmiku. FPS i wszystko to tutaj wszystkim możecie się zająć. Ok? Pierwszym czym się zajmiemy to przerzucanie filmików, czyli to filmiki, które są już gotowe do... Po prostu są zrenderowane, czyli przez format Factory i nagrane Frapsem. Dobra. Tutaj mamy moje filmiki. Okej. Okay. Mamy ich 6. Tak, dokładnie. Mamy ich 6. Oraz teraz intro. Przerzucimy sobie tutaj. Również. I mamy. Okej. Okay. Na początek intro musi być, więc przeciągamy tutaj na naszą oś czasu. I tutaj bardzo ważna opcja, jako i chcemy mieć rozmiar naszego filmiku. Mamy tutaj wiele wyboru, ale ja zostaję przy tym moim standardowym. I okej, okay, przeciliśmy intro i zmniejszymy sobie tutaj wielkość tego filmiku, jaki będzie pokazany na tej osi. To nie jest wielkość, jeśli chodzi o długość całego filmiku, ale tylko wygląd na tej naszej osi czasu. Dobra, przerzucamy sobie wszystko po kolei. Czwóreczka, piątka i szósteczka. Dobra. Teraz czym możemy się zająć, to trochę audio. Audio, dokładnie. Czasami trochę mamy cicho, głośno. Czasem jest, wiadomo, standardzik, że możemy nagrać za cicho, możemy nagrać za głośno. I mamy wszystko zaznaczone. Jeśli chcemy podgłosić dźwięk z całości gry, jak i naszego głosu, klikamy volume up. Jeśli chcemy jeszcze bardziej, to jeszcze raz naciskamy. Jeśli chcemy zmniejszyć, volume down. Ok. Wiadomo, tutaj może nam się trochę urywać. Czyli, że od razu będzie głośno. Filmik się zaczynał. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Tu jest niby dobrze, ale możemy zacząć tutaj od akcji, gdzie się rozgrywa akcja, czyli moment, w którym my już nagrywamy nasz filmik. I tutaj możemy już właśnie zrobić coś takiego. I zrobimy fade in, czyli muzyka, a dokładnie głos, nie będzie od razu zaczynał się tak głośno, tylko stopniowo będzie on wzrastał. O, zobaczmy, jak teraz to będzie wyglądało. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting plumber looked like a good way to get rich quick. Myślę, że możemy trochę tutaj przesunąć. Ale mamy wiele opcji tutaj do... Okej, tak byłoby chyba świetnie teraz. Sprawdźmy. Jeszcze raz. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting plumber looked like a good way to get rich quick. Okej, okay, jest myślę, że nawet ciekawie. I teraz końcówka. Końcówka myślę, że powinna być w miarę. Też tylko, że tutaj będzie nie podgłaszał się nasz głos, tylko będzie opadał. Okej, okay. Tyle wystarczy. Nie będziemy tutaj za bardzo jakoś się... wydawać. Ok. Kolejne co możemy fajnie zrobić. Są różne napisy takie, możemy przerzucić. I tu będziemy mieć coś napisane, no. Na przykład. O, czyli tak jakby wskazówki, ale ja tutaj nie korzystam z tego programu, jeśli chodzi właśnie o te dodatki. I nie będziemy mieć tego. Ok.
Bo ja korzystam, jeśli chodzi właśnie mi o takie wpisy, to ja wolę z YouTube'a. Standardowe tam YouTube, jeśli jakaś chmurka. Okej. Tutaj kolejne co. Myślę, że tutaj są takie szczegółowe. Momentami możemy przybliżyć, jeśli chcemy coś pokazać lepiej, to po prostu przybliżamy. Chyba wiecie, o co mi chodzi, sami widzicie tutaj. Okej. Nie będziemy tutaj nic robić, ja nie chcę szczególnie czegoś pokazywać. I kolejne co? Będzie nawet fajnie, nawet ważne. To jest przejścia. Czyli na przykład z momentu czwartego na piąty. Coś takiego jak. O, zobaczmy to. Jak będzie to wyglądało? Tu jest jakaś walka. Bo mówiłem, boss. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see. Dobra, tego przejścia to nie widać, ale zobaczmy, czy będzie jakoś tutaj, zauważymy to. O, tu mamy przejście. Takie coś. No, nawet mówiłem. Nawet ciekawe, fajnie to wygląda. Muszę z tego po prostu skorzystać. Zobaczmy jeszcze raz, jak to będzie wyglądało. Dobra, moi drodzy, ja już nie mam. Nie o to chodzi. No ale dobra, moi drodzy, za chwilę to zwrócę. Ja tylko coś mi się uda z nim zdałać, to wracam do was za chwilę. Dobra, moi drodzy, ja już nie mam cierpliwości aż w to grać. No takie fajne, myślę, zamazanie. Znaczy, nie można nazwać tego zamazaniem, ale takim przejściem. Fajnie, fajnie to jest właśnie efekt. Bardzo wzbogaci każdego filmik. A jest tutaj naprawdę bardzo to ważne. Ok. Mamy wiele, wiele różnych przejść. I kolejny to. Tutaj oczywiście nasz Camtasia Studio program służy również do nagrywania właśnie naszych zrzutów ekranu. Czyli coś w stylu Frapsa, ale ja jakoś teraz wolę nagrywać Frapsem. Ok. Tutaj Liblary zakładka to oczywiście dodawanie plików poprzez wchodzenie w nie. Clipbin, czyli nasze pliki tutaj. I teraz nie zostaje nam nic innego, jak już zostawić filmik gotowy. I teraz Product and Share, czyli stworzenie filmiku albo udostępnienie. Mamy wiele opcji, blog, CD, DVD Ready, HD. HD służy do nagrywania w jakości HD. Tu mamy Share to YouTube, czyli wstawienie od razu filmiku bez potrzeby ładowania na YouTube. Czyli od razu nam się filmik wstawi, nie musi nam się nic tutaj renderować. Ale ja korzystam z opcji tej tutaj, której od razu tylko sam filmik, bo korzystając z web będziemy mieć pliki służące do wstawienia filmiku na stronę internetową. Ale nie polecam wam tego tam. Okej. Dalej. Tutaj takie wiecie szczegóły tam. Nie ma to za bardzo zawracać głowę sobie tym. I nazwa naszego filmiku. Nie wiem, na przykład Call of QRS Gunslinger. Ok, i na przykład trzeci odcinek. I teraz tutaj sobie wybieramy miejsce, gdzie ma być zapisane to. Ja już mam tutaj oczywiście ustalone, więc nie będę nic robił. I teraz oczywiście klikamy tylko zakończ. Widzicie, ładuje się. Ładuje nam się i gdy upłynie 100, nasz filmik jest już gotowy tam, gdzie został zapisany, czyli wybrany folder, gdzie ma być zapisany. Dobrze, moi kochani, w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Kolejne wkrótce, czy z poradnika. Nie wiem, co będę miał nagrywać. Myślę, że to już taki, zresztą mówię, że kolejne wkrótce, ale teraz za bardzo nie mam co nagrywać. Nagrałem wszystko, jak nagrywać właśnie na naszym YouTube, co zrobić, żeby nagrać. Wiecie, jak ja już to robię. I nie wiem, co mogę wam więcej zdradzić. Mogę wam jeszcze jakieś, nie wiem, jakieś może piszcie w komentarzach, jeśli ktoś ma pomysł, wątpię, żeby ktoś z was go miał. Ale oczywiście, jeśli komuś wpadnie na pomysł, nie wiem, jakieś cokolwiek, jakieś poradniki, które będą miały były sensowne, które będą
miały jakikolwiek sens. Dobra, żegnam się z wami. Pa, pa.